Dziś zaprowadzam Was do wyjątkowego miejsca w moim mieście. Jeżeli ktoś z Was jeszcze o tym nie wie, ja mieszkam we Włoszech i bardziej szczególnie w Turynie. Miasto na północnej wschodniej części Włoch, czyli miasto, gdzie się odbyła zimowa olimpiada w 2006 roku, czyli już 10 lat temu. Ale wracając do tematu. Dziś pokażę Wam wyjątkowego miejsca, który był otworzony w grudniu zeszłego roku. Budynek, który widzicie, to stara Porta Suza, czyli stacja kolejowa zbudowana w 1856 roku. Stacja jest już nieczynna od 2009 roku, bo obok niej był zbudowany po prostu nowy, większy i bardziej nowoczesny budynek. Na miejscu starej stacji kolejowej powstał piękny i bardzo międzynarodowe miejsce do odpoczynku, gdzie można jeść cokolwiek Wam przychodzi do głowy, aby tylko to był street food. Turyn nie jest znany jako miejsce, gdzie jest dużo właśnie street foodu, ale w ostatnich 2 latach street food właśnie dochodzi bardzo do Turynu, jest już dużo miejsc, gdzie można właśnie jeść street foodu. Czyli pizze, focacce, różne potrawy zmarzone na oleju, hamburgery i oczywiście wyroby cukiernie, które przysięgam są naprawdę pyszne. To wyjątkowe miejsce nazywa się Mercato Metropolitano, czyli dosłownie rynek metropolitalny. Coś podobnego do Covent Garden w Londynie i do Ferry Building w San Francisco, gdzie można miło spędzać czas z osobami, których się kocha, jedząc pyszne, naprawdę pyszne potrawy. Czy Wy też nie myślicie, że to wyjątkowe miejsce?